Cześć. Dzisiaj chciałbym zaprezentować zakupiony przeze mnie w markecie Auchan stroboskop firmy Laser. Cena regularna tego stroboskopu jest 26,77. Jest to bardzo prosty, chyba najprostszy taki zabawkowy stroboskop. Wygląda mianowicie tak. Stroboskop, możliwość z tego co widzę założenia różnych folii zmieniający kolor, możliwość podwieszenia na jakimś suficie, możliwość podwieszenia do sufitu lub też na jakimś wysięgniku, obudowa plastikowa, braket plastikowy. Mamy kontrolkę zwiększającą prędkość, czyli też myślę, że będzie to on-off. Zwiększanie prędkości, przewód, moc 5 W. Jak długo będzie działał, czy działa, nie wiem, za chwileczkę się dowiemy. Tutaj są nóżki, czyli można go śmiało postawić na półce, więc zaczynamy test, jak działa, czy działa tak naprawdę, czy warto wydać te pieniądze. Dobrze, stroboskop został już podłączony. Więc tak jak myślałem, tutaj pokrętło jest on-off. Sprawdzamy, czy działa. Działa. Zwiększamy częstotliwość mrugania. Nie wiem, jak to będzie widać na filmie, ale naprawdę to działa. Całkiem ładnie. Wraz ze stroboskopem jest dołączona instrukcja obsługi. Brak tutaj w tym zestawie, jak widzę teraz, jest kolorowych folii, które powodują, że mruganie odbywa się na kolor czerwony, zielony lub niebieski. Zawsze można wymyśleć coś innego i samemu zaadaptować taką właśnie folię, która będzie zmieniała kolor świateł. W instrukcji nic takiego szczególnego nie ma, oprócz tego jakie jest napięcie zasilania, częstotliwość migania jest regulowana, miary. Sami ocencie, jak taki stroboskop działa, czy warto go kupić. Ja mówię szczerze, że tak, nie żałuję tych wydanych pieniędzy. Pozdrawiam serdecznie, jeśli film się podobał, poproszę o łapkę w górę. Jeśli chcecie oglądać inne moje filmy, zasubskrybujcie mój kanał Zebzysia. Cześć!